Do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy doszło 15 czerwca około godziny 22:40 w Libiążu. Ratownicy medyczni z zespołu ratownictwa medycznego w Szanowie, wracając z interwencji, jechali ulicą Sikorskiego w Libiążu, gdzie kierujący Volkswagena, wyjeżdżając z podporządkowanej drogi, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu karetce. Okazało się, że mężczyzna był pijany. Policjanci wezwani na miejsce ustalili, że załoga karetki pogotowia wracała z interwencji w terenie do podstacji pogotowia ratunkowego w Libiążu. W pewnym momencie, kiedy karetka jechała jedną z ulic Libiąża z drogi podporządkowanej, nie ustąpiwszy pierwszeństwa przejazdu, wyjechał samochód marki Volkswagen. Ratownicy, obserwując tor jego jazdy, zaczęli podejrzewać, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Na ulicy Kochanowskiego załoga pogotowia ratunkowego zatrzymała kierującego Volkswagenem oraz zawiadomiła służby i poczekała do przyjazdu policji. Jak się okazało, kierującym był 33-letni mieszkaniec Libiąża. Badanie trzeźwości wykazało u mężczyzny blisko 2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo w trakcie sprawdzeń w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.